Nie tylko nieumiejętna segregacja odpadów okazuje się problemem. Do wnoszenia opłat za odbiór odpadów zobowiązani są wszyscy mieszkańcy. Prawo jednak przewiduje furtkę pozwalającą uniknąć opłat. Przepisy umożliwiają naszym mieszkańcom, w razie gdyby planowali dłuższą nieobecność w swoim mieszkaniu, składanie deklaracji, że w takim okresie nie będzie zamieszkiwał. W związku z powyższym takie osoby zwalnia się z opłaty śmieciowej. A jak wiadomo, Polak potrafi. W spółdzielni, w której pracuję, my prowadzimy cyklicznie, tak raz na pół roku, odczyty wodomierzy. I w tym roku, właściwie to na przełomie roku, stwierdziliśmy w kilku mieszkaniach, że pomimo złożonej takiej deklaracji, te mieszkania są zamieszkałe. Zarządzające lokalami mieszkalnymi spółdzielnie nie mają żadnych narzędzi pozwalających im na skuteczne przeciwdziałanie tego rodzaju praktykom. Stąd wniosek radnego Czerwieckiego do prezydenta Suwałk. Zwracam się z takim wnioskiem, żeby choćby wybiórczo, ale te deklaracje śmieciowe, żeby co jakiś czas kontrolować, bo obawiam się, że to zjawisko będzie się potęgować, a to są wymierne straty, jeżeli chodzi o finanse dla naszego miasta. Jak nas dzisiaj poinformowano, w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie w tej sprawie. O jego efektach będziemy informować.